Nowy sprzęt dla policji. Na drogach będzie bezpieczniej. Z Wrocławia do Gdyni nowymi pociągami Intercity znów inwestuje w tabor. Odra do regulacji, czyli do czego służą ostrogi. Stopnie wodne, jazy, śluzy. Przez lata takie budowle hydrotechniczne powstawały na Odrze, by umożliwiać żeglugę i transport towarów. Bez nich rzeka byłaby zbyt płytka. Ale był jeszcze jeden sposób na pogłębianie nurtu. Mowa o tak zwanych ostrogach. Metoda budowy nowej ostrogi, no to jest dość skomplikowana, bo wykonywane było z materiałów tradycyjnych, tak jak faszyna, to są wiązki wikliny, kamień i ziemia plus paliki. Plecie się specjalne kosze, prawda, zatapia kamienie, prawda, i następnie uzyskaną budowlę obrukowuje z zewnątrz, nadając jej trwałość, obrukowuje kamieniem. Ta metoda regulacji rzeki dziś jest już stosowana rzadko. Ostrogi jednak spełniają swoją funkcję, trzeba więc o nie dbać. Wybraliśmy na odcinku 96 km Odry poszczególne najbardziej zniszczone ostrogi i do końca przyszłego roku, w zasadzie do stycznia 2015 roku planujemy odremontować 74 takie budowle. Ostrogi odbudowywane są w takiej samej technologii, w jakiej powstały. Wzdłuż Odry rozciągają się tereny Natury 2000, dlatego prace budowlane trzeba prowadzić ze szczególną ostrożnością, a często prowadzić ich nie można. Faktyczny okres realizacji mamy między wrześniem a lutym. Jeśli z tego odejmiemy 3 miesiące na okres zimowy, to praktycznie możemy realizować te zadania tylko 3 miesiące w roku, pod warunkiem, że stan wody na to pozwoli. Odbudowa zabudowy regulacyjnej Odry to inwestycja warta 14 milionów złotych, z czego ponad 11 milionów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymał z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cel projektu jest taki sam jak w przypadku modernizacji odrzańskich stopni wodnych. Przystosowanie rzeki do trzeciej klasy żeglowności. To ważny dzień dla Policji Drogowej w Polsce. Byliśmy świadkami dostarczenia do Komendy Głównej nowych, nieoznakowanych radiowozów. Łącznie policjanci dostaną ich aż 75. Wyposażone w wideorejestratory będą pełnić służbę w całym kraju. Ich wyposażenie gwarantuje, że żaden pirat drogowy nie będzie mógł czuć się bezpiecznie. Pamiętajmy o tym, że zagrożenie w ruchu drogowym, można powiedzieć, rośnie wraz z liczbą użytkowników samochodów i innych pojazdów w naszym kraju. Policjanci szczególnie zwracają uwagę na te osoby, które w sposób rażący przekraczają prędkość, a ten sprzęt, który właśnie dzięki projektowi pozyskamy, będzie pomagał nam ujawniać tego typu wykroczenia i na nie szybko reagować. Z Komendy Głównej nowe policyjne samochody rozjeżdżają się po kraju. Trafią do komend wojewódzkich i wydziałów ruchu drogowego. To jednak tylko część sprzętu kupionego w ramach projektu Techniczne wzmocnienie policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jego koszt to ponad 19,5 miliona złotych. Unijne dofinansowanie to ponad 6 milionów złotych. Do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie trafiły ciężkie motocykle ruchu drogowego, na których będą szkolili się policjanci właśnie z pionu ruchu drogowego. Kolejny nowy policyjny sprzęt oglądaliśmy we Wrocławiu. To ambulans pogotowia ruchu drogowego. Takich wozów policja kupiła 8. Są wykorzystywane podczas akcji ratowniczych do zabezpieczania miejsca wypadku drogowego. I dlatego muszą być widoczne z daleka, i w dzień, i po zmroku. Do tego służy między innymi wielki, rozkładany znak na dachu. Jest też szereg elementów, które pozwalają po pierwsze wytyczyć miejsce zdarzenia, też widoczne dla pojazdów, oświetlić odpowiednio miejsce zdarzenia, co bardzo ważne, szczególnie przy obsłudze wypadków w nocy czy po zmroku. Tutaj pojazd wyposażony jest w specjalne lampy, które są na teleskopach podnoszone do góry, ale dodatkowo jest też komplet takich rad świetlnych, które też oświetlają to miejsce. Ambulans jest wyposażony w agregat prądotwórczy, a wewnątrz mobilne biuro, w którym policjant może od razu sporządzić dokumentację zdarzenia. Wielkie zakupy w policji uzupełnia 411 laserowych mierników prędkości. Kolejna broń na kierowców, którzy ignorują przepisy. Precyzyjne pomiary gwarantują optyczne celowniki. Możemy dokonywać pomiaru prędkości niezależnie od ilości jadących pojazdów, rodzaju drogi i rodzaju zabudowy. Z policyjnych statystyk wynika, że w Polsce 9 z 10 wypadków drogowych jest spowodowanych przez nadmierną prędkość. Fabryka pojazdów szynowych Cegielski w Poznaniu. Tu powstaje 25 nowych wagonów zamówionych przez spółkę PKP Intercity.
będą woziły podróżnych na trasie Wrocław-Gdynia. To nowy standard w Intercity, który wytyczamy. Są to fabrycznie nowe wagony, wyposażone w najnowszą technologię w produkcji wagonów, którą stosuje wykonawca. Z nowych wagonów złożone zostaną 4 składy po 6 wagonów. 2 pierwszej klasy, 2 drugiej klasy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i 2 także drugiej klasy przystosowane z kolei do przewozu rowerów. 1 wagon pozostanie w rezerwie. Taką nowością jest zastosowanie automatycznych zapowiedzi poszczególnych stacji kolejowych. Wagon za pomocą sygnału GPS sam się lokalizuje i w czasie rzeczywistym mówi pasażerom za pomocą oczywiście wcześniej nagranych zapowiedzi, w jakim miejscu się znajduje. Na uwagę zasługują także panele dotykowe w każdym przedziale. Można nimi regulować temperaturę i oświetlenie. Większy komfort podróży zagwarantują nowoczesne przejścia między wagonami. Za 25 nowych wagonów PKP Intercity zapłaci 175 milionów złotych. Spółka dostanie na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej. Będzie to 65 milionów złotych.